Bądźcie w ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. To 10. piknik historyczny, w tym roku poświęcony Bitwie Warszawskiej, a jak wiemy, jeden z elementów tej bitwy, może nie największy, pewnie mniejszy, ale jedna potyczka była właśnie tutaj, w Wisznicach i warto o niej powiedzieć. Bram całej Polski stała armia bolszewicka, która po trupie naszej ojczyzny miała dojść do Europy. Dzięki zjednoczeniu Polaków, jak to się mówi, od lewa do prawa, udało się poskromić tego czerwonego smoka. I właśnie dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. A my tutaj trochę pomówimy sobie o historii, uczcimy naszych bohaterów, powiemy też o tych, którzy prześladowali ich, prześladowali polskich żołnierzy. Pomówimy o czerwonej zarazie, drodzy Państwo, bo to jest wciąż problem, który niestety nam towarzyszy. Ta zaraza trochę zmienia kolory, ale rozpoczęliśmy takim niepisanym hymnem Polski, czyli Rotą. W tej chwili mamy prelekcję bardzo takiego, uważam, prestiżowego historyka, pana Tadeusza Marka Płużańskiego, który jest prezesem i twórcą Fundacji Łączka. W zasadzie tak na co dzień zajmuje się publikacjami, pisaniem książek, programami telewizyjnymi dotyczącymi podziemia niepodległościowego. Ja też powiem, bo wyszperaliśmy, szukając historii właśnie, historii tej potyczki pod Wisznicami, doszperaliśmy się też do legionisty, który w życiorysie pochodził z Wisznic. W księgach parafialnych okazało się, że z Romanowa, urodził się w Romanowie. Natomiast życiorys jest bardzo barwny, Franciszka Lichwirowicza. Można dotrzeć do niego w internecie, wpisując imię i nazwisko. Jeden z zaufanych ludzi Piłsudskiego, tak? O nim piszą. Ja z pewną dozą niepewności mówię to, bo należy to sprawdzić. Tak, wymaga to sprawdzenia, ale na pewno w parafii Wisznice urodził się w 1882 roku legionista Piłsudskiego. I takie pikniki są po to, żeby tych ludzi tutaj wspominać i przypominać. Dokładnie tak. Towarzystwo Konserwatywne z Białej Podlaskiej, Historyczna Grupa Lubelska, Stajnia Mafia. To są osoby, które oddolnie się grupują i chcą po prostu swoją podstawą świadczyć o patriotyzmie, o takim przywiązaniu do Polski. I to jest właśnie fajne. Cieszę się, że tych osób dzisiaj troszkę jest właśnie z nami. Natomiast gościmy pana Marka Franczaka, syna legendarnego żołnierza niezłomnego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Gościmy pana majora Broszka. Mamy artystów, muzyków z Lublina, którzy od strony artystycznej zapewnią tutaj oprawę taką muzyczną i wspólne śpiewanie. A jeśli chodzi o oprawę całości tutaj na tle szkoły w Dubicy? Jeszcze chciałbym dodać, oczywiście zapomniałem, chociaż stoję naprzeciwko chłopaków z Wojsk Obrony Terytorialnej z 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej. To jest drugi piknik, gdzie nas wspomagają. Wystawa? Wystawę otrzymaliśmy dzięki tutaj uprzejmości naszego wójta. I jest też stoisko, gdzie można dzisiaj nabyć kilka pamiątek. Tak, oczywiście jest stoisko z książkami pana Marka Płużańskiego, jak również pani Ewy Starożyńskiej, która właśnie napisała taką bardzo ciekawą książkę odnośnie objawienia Matki Bożej Łaskawej, spisaną na podstawie chyba ponad 100 świadectw bolszewików.
Wasze koszulki też? Oczywiście nasze koszulki patriotyczne, koszulki również pana Marka Pożańskiego, też nie wspomniałem o tym. Ale panie Marku, też wracając do samej Dubicy tego miejsca, czy to nie jest tak, że to miejsce stało się, bo któregoś razu przejeżdżam, raz, drugi, trzeci, widzę tutaj stacjonujące konie, rozbite obozy, czy to nie jest takie miejsce właśnie dla takich ludzi, którzy i czynnie, i hobbystycznie, czy końmi, czy rekonstrukcją, czy takimi właśnie grupami niezależnymi się zajmują? Znaczy tak, tutaj mamy taką bardzo fajną sprawę, otóż około 9, w zasadzie tak dokładnie gdzieś z 9 na 10 sierpnia stacjonuje pułk ułanów konnych. Byli również w tym roku, to już od 3 lat są tutaj z nami. Jak również no, ten rok ze względu na tak zwaną pandemię był trochę ubogi, tak? Ale no, pod względem historycznym, jeżeli chodzi o jakieś tam koncerty, inne wydarzenia, świętowanie rocznic, no coś się tutaj dzieje, chcemy o tym pamiętać.